Cześć, z tej strony Tricus. Jest Tricus. Witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta na naszym kanale i dzisiejszy odcinek był naprawdę bardzo, ale to bardzo oczekiwanym przez was odcinkiem, ponieważ jak widzicie, cały świat zrobiony jest z bardzo dziwnych bloków i są one takie dziwne, ponieważ wszystkie z tych bloków są kompletnie i zupełnie losowe. Patrzcie na to, co się stało z tą biedną wioską. Ja naprawdę, co tutaj się wydarzyło? Aha, wszystkie bloki losowo zamieniły się na blok powietrza. Tak, jest to bardzo, bardzo dziwne. A tutaj wszystkie bloki... Ej, chwila. Czyli wszystkie bloki, które są tutaj, tak jakby do wykopania pod sobą, to są te same bloki, prawda? Okej, to są te same bloki dosłownie. To oznacza tylko jedno. Jeżeli znajdziemy na przykład blok diamentów, to będziemy wtedy mieć tak naprawdę nieskończoność diaksów, czyli tutaj od poziomu 70 około do poziomu tam 0, czy ogólnie no do bedroku będą bloki, które słuchajcie, będą tylko i wyłącznie diamentami, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo epickie. Ja w tym momencie muszę przerenderować tak naprawdę trochę świata, ponieważ w tym momencie widzieliście przed chwilą, jeżeli coś wykopię, to po prostu pozostaje niewykopane, ponieważ pomyślcie sobie, ile Minecraft w tym momencie musi zrobić różnego rodzaju obliczeń, żeby zamienić wszystkie bloki na świecie w inne bloki. I to jeszcze na moim komputerze. Wiecie co? Ja proponuję, żebyśmy to zmienili na kompletnie minimalną liczbę chunków, ponieważ naprawdę nie wyrabiamy. I teraz zobaczmy, czy to się poprawi. Patrzcie, tutaj możemy sobie wykopać bloczki na przykład. Okej, to się jeszcze tutaj nam trochę wczytuje, aczkolwiek... Ej, dobra, ten już zadziałał normalnie. Patrzcie, to już się zaczęło normalnie wczytywać. Jesteśmy w stanie powykopywać bloki. I to, co najważniejsze, to znaleźliśmy już tutaj, w tym właśnie miejscu, jakieś drewno. Drewno nam się bardzo, ale to bardzo przyda. I uwaga, uwaga, tutaj znajdźmy sobie to. Myślę, że musimy zrobić taką całkowicie normalną progresję, bo paradoksalnie mamy dostęp do wszystkich bogactw, jakie możemy tylko znaleźć w Minecrafcie, ale nie możemy i tak ich wykopać, ponieważ żeby to zrobić, no oczywiście każdy z nas chyba to wie, że zawsze niestety trzeba zacząć od czegoś takiego, takiego oto żałosnego, po prostu wooden pickaxe, którego nikt zbytnio nie lubi tak naprawdę. Nadaje się najbardziej na przepalanie w piecu, a wiecie, my tym kopiemy. O nie! Naprawdę! O nie! Ludzie! No więc jak widzieliście, tam zadziałał po prostu element zaskoczenia. Rybiki to naprawdę potężne istoty, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. A tutaj już znalazłem diamenty i tutaj znalazłem także rudę diamentów, więc jest to naprawdę bardzo epickie. I teraz tak, tutaj bardzo, bardzo ważna rzecz nas czeka. O nie! Znowu te ryby! Znowu te ryby! Jak ja was nie lubię, ryby. O nie, ich jest więcej. Ej, ale tutaj także znalazłem debris. I to jest bardzo, bardzo fajne. One są wszędzie, one są wszędzie, ludzie. To jest rybopokalipsa po prostu. Jakaś tutaj się odwala. Dobra, tutaj mamy coś takiego. Tutaj chyba jest stone. Please, żeby to był stone. Tutaj mamy łatwo do wykopania. A tutaj jak widzicie, czemu tutaj jest tak niebezpiecznie na tym świecie? Naprawdę, ja kompletnie tego się nie spodziewałem, że tutaj będzie aż tak bardzo niebezpiecznie. O nie, patrzcie ludzie! Ja teraz wpadłem do jakiegoś takiego, tego nowego śniegu, który sprawia, że jesteśmy zamarznięci. Jesteśmy po prostu w lodowatej otchłani, która w tym momencie nas zamraża na kość. Naprawdę, 1.17 to jest jakiś pogrzany Minecraft, ludzie. Ile jeszcze jest do końca? Ile ja będę spadał tutaj? Już nawet nie widzę, co jest na samej górze. I ej, ludzie, nie polecam, bardzo nie polecam marznięcia. Po prostu tutaj się zrobiła taka temperatura, jaka zawsze jest na dworze. I szczerze mówiąc, zbytnio mi się to nie podoba, ponieważ patrzcie, jak my w ogóle teraz jesteśmy nisko. Ma to za to jeden zasadniczy plus, ponieważ zobaczcie, tutaj mamy cobblestone. O nie, oj, on jest także... Ej, chwila, chwila. To nam się opłaca. Mamy teraz keep inventory. Drugi raz nie popełniłem tego błędu. I tak naprawdę te rypsony mogą nas rozwalić jak chcą, dlatego że one zapewniają nam to, że windą jedziemy prosto do góry, ludziska. Dobra, przynajmniej mamy jedną z najważniejszych rzeczy, czyli kilofik. A tutaj ogólnie mamy już także bloki węgla, więc to jest bardzo, ale to bardzo łatwe od teraz grać w Minecrafta, ponieważ no sami zobaczcie, przecież bloczki węgla, no ile nam starczył? Jeden blok węgla to jest 9 normalnych złóż takich węgla po prostu, więc do końca chyba tego odcinka nam starczy to, co wykopaliśmy tak naprawdę w jakieś, nie, 2 sekundy, ludziska. No to jest wprost epickie. Teraz uwaga, skakanie po slime blokach nie jest takie proste wcale, jakby się
to wam mogło wydawać, a my w tym czasie, żeby urozmaicić sobie odrobinę granie na tym świecie, to najlepiej by się przydało, żebyśmy zrobili jakąś siekierkę, ponieważ zobaczcie, w tym momencie możemy sobie tutaj po prostu się wkopywać jak daleko chcemy, a dzięki temu, że tutaj są takie bloki jak właśnie slime bloki, które możemy zbierać dosłownie na hita, to mamy nieskończony dostęp do różnego rodzaju właśnie drewienek oraz stone'ów i z tego skorzystamy, tak, zdecydowanie z tego skorzystamy. Lagi są raz na jakiś czas, ale i tak jest dużo lepiej niż myślałem, bo spodziewałem się, że ten świat w ogóle na moim komputerze nie pójdzie. Naprawdę, dajcie mi nowy komputer, dobra? Ja naprawdę byłbym bardzo wdzięczny. Gdzie jest żelazo, ludzie? To jest bardzo ważne pytanie. Gdzie jest żelazinio? I chyba mamy na to odpowiedź szybciej niż myśleliśmy. Wyobraźcie sobie, gdybyśmy teraz się tutaj wkopali i nie zauważyli, że wszędzie wokół nas jest obsydian i musieli się stąd wykopywać. To by było wprost najgorsze, a tak to mamy tutaj także różnego rodzaju miękkie bloczki, które możemy z łatwością sobie tutaj porozwalać od właśnie jakiegoś miotku po takiego dirta, który także jest łatwiutki, żeby wyjść. A tutaj nawet mamy trochę szmaragdu, więc to także jest dosyć epickie. Tylko pytanie brzmi, czy w tych wioskach nadal są wieśniacy, dlatego że to wcale nie jest aż takie pewne. Dobra, ludzie, uwaga, to jest wielki moment. Potrzebuję jeszcze dwóch stone'ów. Uwaga, uwaga, uwaga. Okej, udało nam się. To był, słuchajcie, slime skill. No to jest normalnie tak, jakbyście skoczyli z budynku, na końcu wystrzelili gruta, wylądowali na nim i się odbili. To jest dosłownie ta sama mechanika, tylko że przeniesiona w Minecrafcie. Nie wiem, kto to wymyślał i nie chcę, szczerze mówiąc, wiedzieć, ale już mamy wszystkie bloki, które nam są potrzebne, by przejść do kolejnego rozdziału tego odcinka, czyli wykopaniu diamentów i stanią się oficjalnie bardzo, ale to bardzo bogatym jeżem, ponieważ po diaksach tylko, że jedna rzecz nam zostaje i jest to konkretnie netherowy debris, z którego możemy zrobić całą netherytową zbrojkę, która, jak chyba wszyscy wiecie, to jest bardzo, bardzo mocna i nie niszczy się w lawie, ale za to niszczą ją kaktusy. Kaktusy są OP w Minecrafcie, ludzie, OP są najmocniejsze, nie wiem czemu tak jest, więc mnie nie pytajcie. I teraz przypalmy te trzy sztaby. O dobra, mamy trzy sztabki ludziska. Dobra, bierzemy je. Bierzemy je w tym momencie i wykopujemy sobie tyle diamentów, ile nam jest tylko potrzebne. Będziemy mieć już wszystko diaksowe. Będziemy cali diaksowi. Żaden mob nam nic nie będzie w stanie zrobić. Zrobimy sobie także siekierkę diaksową. Wszystko, rozwalimy te rypsony, które nas tak bardzo denerwowały od początku tego odcinka. I to jest dla mnie najpiękniejsze uczucie, gdy możemy zniszczyć naszych wrogów. Okej, jakby co, to tego nie cytujcie nigdzie. No dobra, myślę, że tyle diaksów nam wystarczy, bo jest to po prostu cały stack. Według mnie, no to było zbyt łatwe, ponieważ często wiecie sami, że w odcinku ja mam po prostu challenge: zdobądź diaksy, wtedy wygrywasz odcinek, jesteś kozakiem i już normalnie wygrałeś Minecrafta i nie trzeba wtedy walczyć ze smokiem. Tak będzie, ludziska, także i dzisiaj, no taki świat właśnie, taki świat jest według mnie bardzo, bardzo ciekawy, ale wiecie, jaki ma jeden minus? Możemy pójść co prawda do netheru, ale nie możemy pójść do endu, ponieważ portal endowy także będzie zamieniony w jakieś dziwne bloczki, które, no sami wiecie, na nic nam się nie przydadzą, ponieważ i tak portalu nie da się wykopać. Ale jeszcze jeden eksperyment zostawmy na koniec, zróbmy go na creative, dlatego że kopanie obsydianu jest po prostu bardzo, bardzo nudne, więc wejdźmy sobie do netheru i zobaczmy, czy także w netherze będą pozmieniane bloki na zupełnie randomowe, dlatego że szczerze mówiąc, nether mógłby wyglądać bardzo ciekawie, gdyby był on na tej zasadzie zrobiony. I wow, man, patrzcie na to, patrzcie, jak to wygląda. Ej, czy lawa też się zamieni, czy nie? Uwaga, uwaga, okej, może być potężny lag Minecrafta w tym momencie. Dobra, dobra, o kurczę, co ja zrobiłem z netherem, ludziska? No, chyba popsułem kompletnie ten oto wymiar, szczerze mówiąc. Ale wiecie co? Tak czysto teoretycznie w endzie, jeżeli już jesteśmy na creative, to także może być bardzo, bardzo ciekawie, jeżeli pozmieniamy wszystko. I tak naprawdę smoka w takiej konfiguracji można rozwalić z wielką łatwością, ponieważ on będzie pozbawiony przecież tych swoich krystali do
do leczenia go, więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Czy one wszystkie wybuchną teraz? Czy one wszystkie... One nie są zmienione, naprawdę? I to też nie jest zmienione. Okej, okay, no tak, bo bedrock się nie może zmienić, a one są na bedrocku właśnie. Więc tak wygląda end, który zamieniliśmy w coś bardzo, bardzo dziwnego. Okej, okay, tak, fajne. Fajne end city, ludzie, prawda? No normalnie super. Więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Według mnie był on naprawdę ciekawy, ponieważ na takim świecie jeszcze nie grałem, więc zostaw łapkę, subskrybuj mój kanał i widzimy się już jutro. To było na tyle, na razie.